Czytanie z Księgi Przysłów Pan mnie stworzył swe arcydzieło przed swymi czynami od dawna od wieków jestem stworzona od początku nim ziemia powstała jestem zrodzona gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła co wody tryskają i zanim góry stanęły poczęta jestem przed pagórkami nim ziemię i pola uczynił Początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim i grając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie, i uzyska łaskę u Pana.